Witaj serdecznie po grzech z tej strony, twórca bloga Nowoczesny MLM. Na dzisiejszym szkoleniu chcę Ci pokazać, jak sprawić, aby klient kupił wszystko, co mu zaoferujesz, a więc zapraszam do dzisiejszej lekcji. Najlepszą drogą do zwiększenia Twojej wartości jest, i to przede wszystkim w biznesie MLM, zdobywanie coraz to nowej i niezbędnej wiedzy. I jeżeli zobaczysz, że Twoi współpracownicy albo klienci nie odbierają Twoich telefonów albo na przykład nie odpisują na Twoje maile, no to problem polega na tym, że prawdopodobnie nie masz im nic wartościowego do zaoferowania. Ale to nic złego, ponieważ każdy kiedyś zaczynał, jak wiadomo, początki zazwyczaj bywają trudne. Ale Ty na pewno, i mogę się o to założyć, chcesz osiągnąć jak największy sukces. No dlatego po prostu niezbędne jest zdobywanie coraz to nowej i wartościowej wiedzy. I musisz o tym pamiętać. Ja również dokładnie tak robię. Czytam dużo książek, zapisuję się na różne kursy, szkolenia i surfuję po internecie. I dlatego musisz koniecznie zacząć inwestować po prostu w siebie. Czyli kupuj każdą książkę i każdy kurs, który możesz dostać. Ponieważ od Twojego sponsora otrzymasz prawie wszystko. Na przykład teksty reklamowe, odpowiedzi na różne pytania, wsparcie techniczne itd., itd. Ale Twoje osobiste wartości, które będziesz później oferować swoim współpracownikom, musisz już sam zdobyć. I teraz zapewne już rozumiesz, że musisz po prostu polegać na sobie i musisz koniecznie przejąć odpowiedzialność za swój biznes MLM. Nie możesz czekać, aż ktoś inny wybuduje ten biznes za Ciebie, ponieważ to tak naprawdę nigdy się nie stanie. Twój plan marketingowy większości osób i tak raczej nie interesuje, ponieważ nikt nie czekał całe życie, aby zostać dystrybutorem jakiejś tam firmy XYZ. Dlatego nie powinno Cię to dziwić, że ludzie odrzucają Twoją ofertę, ponieważ ludzie tak naprawdę szukają rozwiązania na swoje problemy i to mogą być na przykład pieniądze lub brak czasu. I dlatego musisz swoją ofertę skonstruować w taki sposób, aby dać rozwiązanie na problemy tym osobom, które chcesz pozyskać do swojego biznesu. I aby odnieść sukces z MLM, musisz po prostu pokonać te dwie bardzo duże przeszkody. Po pierwsze, to, że nie potrafisz sprzedawać, a po drugie, to, że jesteś mało znany i ludzie Ci po prostu nie ufają. I rozwiązanie na te problemy znajdziesz w zdaniu poniżej. Nikt, kto kupił wiertło, nie chciał mieć wiertła, on chciał mieć dziurę. Dlatego też, jeżeli chcesz sprzedawać wiertła, powinieneś reklamować informacje na temat robienia dziur, a nie na temat wierteł. I przecież nie kupiłeś swojego biznesu MLM, bo bardzo chciałeś go mieć. Chciałeś mieć po prostu dziurę, czyli na przykład więcej czasu dla rodziny, albo więcej pieniędzy. I osiągniesz właśnie swój cel reklamą, która zawiera informacje, jak szybko i łatwo wiercić dziury. Czyli w tym momencie Twoje zadanie polega na tym, aby oferować odpowiednie informacje. I wyobraź teraz sobie, że szukasz pomysłu na biznes w internecie i wpisujesz nazwę jakiejś firmy w MLM w Google i nagle wyskakują setki stron, które należą do różnych dystrybutorów właśnie tej firmy. I teraz mam do Ciebie pytanie. Z kim podejmiesz współpracę? Z Jasiem, który pisze: moja firma powstała, nasz produkt jest najlepszy itd., itd. Ja również robiłem tak na początku i mogę Ci zagwarantować, że to po prostu nie działa. Czy podejmiesz współpracę z Markiem, który oferuje Ci swoją wiedzę i doświadczenie? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Marek znalazł sposób na wyróżnienie się z tłumu i ludzie teraz sami proszą go o prezentację jego możliwości biznesowych. Czyli, krótko mówiąc, Marek został ekspertem, a ludzie tak naprawdę ufają ekspertom. Chętnie im płacą i jeszcze chętnie ich polecają, ponieważ w końcu fakt, że ktoś korzysta z usług eksperta, bardzo dobrze o nim świadczy i dzięki takiej właśnie postawie możesz sobie stworzyć bardzo silną oraz dającą stabilny dochód strategię. I eksperci mają tak naprawdę zawsze długą listę klientów i potencjalnych współpracowników. I właśnie dlatego musisz mówić i robić wszystko tak, aby ludzie widzieli w Tobie eksperta, a nie sprzedawcę czy na przykład domokrążce. I na dzisiaj to już jest wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci ten krótki film wideo, a jeśli już teraz chcesz poznać najlepsze techniki budowy MLM-u w internecie, to po prostu kliknij w link poniżej, jeśli oglądasz ten film na YouTubie, a jeśli oglądasz ten film na blogu, to wypełnij formularz, który znajdziesz pod tym filmem. Do zobaczenia w następnej części, pozdrawiam, cześć.